Zrobiło się cieplej, jest 25 stopni, więc od wczoraj już jeździmy sobie tutaj dużo swobodnie, jest fajnie, ciepło. Więc postanowiłem, że nagram filmik z naszej takiej standardowej trasy, którą jeździmy wzdłuż centrum w Austin. Trasa jest bardzo ładnie przygotowana, biegają po niej ludzie, jeżdżą rowerzyści, więc zapraszam. Centralnym miejscem do spacerów i wypoczynku jest ścieżka wzdłuż rzeki. Ścieżka nazywa się Ann and Roy Butler Hike and Bike Trail. Cała trasa tworzy wydłużoną pętlę, która ciągnie się brzegiem rzeki Colorado po obu jej stronach. Centralna część rzeki nazywa się Lady Bird Lake. Dawniej nazywała się Town Lake. Jest to centralna część rzeki tuż przy downtown. My na to mówimy centrum. W każdym większym amerykańskim mieście ta część, gdzie stoją wieżowce i umiejscowiony jest duży biznes, nazywana jest downtown. Kilkadziesiąt lat temu wybrzeża w Austin porastały krzaki i nie wyglądało ono tak atrakcyjnie jak dzisiaj. Cała koncepcja zrodziła się podczas spotkania dwóch pań, Lady Bird Johnson, która była żoną prezydenta Lyndona Johnsona, oraz Ann Butler, która była żoną Roya Butlera, burmistrza Austin. I tak powstał komitet utworzenia takiej trasy i zaczęła się jej budowa. Do dnia dzisiejszego w sumie jest ona rozbudowywana, dodatkowe elementy. Widziałem na jakiejś tablicy, że była informacja o kolejnych dobudowywanych elementach. Trasę nazwano wtedy Town Lake Hike and Bike Trail. Ścieżka jest intensywnie wykorzystywana przez mieszkańców, to widać jak się tu jeździ. W sumie od wczesnych godzin porannych do samej nocy jest na niej wielu rowerzystów, biegaczy i spacerujących mieszkańców oraz turystów. Ścieżka jest w większości zacieniona, co daje ulgę podczas teksańskich upałów, które naprawdę potrafią dać w kość. W okolicach rzeki jest chłodniej o kilka stopni niż w mieście, co umożliwia jakąkolwiek aktywność w okresie letnim. Trudno sobie wyobrazić kilkugodzinną wycieczkę rowerem poza miasto, jak jest temperatura w okolicach 40 stopni Celsjusza. Jest początek października, w sumie po raz pierwszy zrobiło się naprawdę chłodniej. Temperatura spadła w okolice 25 stopni Celsjusza, co sprawia, że wycieczka rowerem jest wspaniałym sposobem na zagospodarowanie popołudnia. Zresztą popatrzcie sobie sami.
jest.